co na przystawkę? Pasztetowa z dzika z ogóreczkiem. Ja już mogę? Tak, tak, oczywiście. Często się, smacznego. Mówiłeś kremowa, tak? Czyli tak, dobra. Jest kremowa, jest smaczna. Powinna ci mega smakować, jeszcze na świeżym chlebie. Odcinek oglądasz dzięki patronom oraz sponsorom kanału. No wiem, że z pewnymi sami się nie mówię, a z innym się nie da. Firma Yammas, właściciel marki Strefa Celu. Incorsa, przedstawiciel marki Schmeisser. Firma Kaliber. Sklep strzelecko-myśliwski Puchacz. Cześć, witajcie. Michał Kwiatkowski, Strzenica TV, czyli najbardziej kulinarny kanał o broni w Polsce. Zaczynamy na stole dzisiaj. VHS drugiej generacji, Helion, karabin bezkolbowy, zasilany amunicją 223 Remington. Za chwilkę wam go oczywiście dokładnie pokażę, ale pewnie większość z widzów teraz żachnie się i powie: Kwiatek, jak to? Na stole tylko broń, a gdzie żarcie? No i dzisiaj mam dla was bardzo fajną informację. Otóż mam gościa niezwykłego. Przemek z Dashboard TV. Witam cię serdecznie, Przemek. Cześć, witam. Bardzo mi miło. Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj Przemek przywiózł dary lasu, można powiedzieć. Oczywiście, że tak. Przywiozłem coś, co sam upolowałem. To jest element tego, czym się zajmuję, a więc mamy tutaj dziczyznę. Mam ze sobą polędwicę z jelenia, z młodego jelenia, a więc z cielaka, oraz kawałek cąbra z Daniela. A wszystko to mięsko umieścimy specjalnie, Michał, dla ciebie w małej kanapce. Będzie to kanapka głodnego myśliwego. Będziesz mógł wczuć się w rolę i poczuć się jak głodny myśliwy traper, który przeszedł kawał terenu, upolował coś wspaniałego, pobawił się bronią, przeżył niesamowitą przygodę, a na koniec zjadł coś. I zasnął. Po prostu. No nie, nie zasnął, bo to będzie wszystko oczywiście wysokoenergetyczne, ale tu jest cała masa białka, połączenie różnych dobrych smaków i będziesz mógł tego skosztować. Dlatego wiesz, jak dowiedziałem się, że mogę tu przyjechać i z tobą sobie tutaj coś upichcić, bo jak zobaczyłem, że pichcisz w czasie strzelania, to ja mówię, swój człowiek. Błagam cię, moje pichcenie to jest, wiesz, tam podgrzanie po prostu, a tutaj jest wszystko zrobione, teraz będzie po prostu tu na miejscu, te kawałki mięsa będą doprawione. Wszystko grill, jest już się grill już się rozpalił. Wyleci. Pięknie. Wszystko zrobimy na żywym ogniu, będzie to smaczne, duże, wiesz, tak jak ja też jestem duży, ty też mały nie jesteś, więc generalnie rzecz biorąc, wiem, że sobie poradzisz. Dokładnie, tak będzie. No to lecimy dalej. VHS Helion to druga generacja chorwackiego bezkolbowca, który produkowany jest nieprzerwanie od 2008 roku. Pierwsze prototypy karabinu powstały już w 1996 roku i jak widać, nie trudno odnieść wrażenie, że inspiracją dla twórców VHS-a był francuski FAMAS. Pierwsza generacja karabinów była dość toporna. Posiadała dziwnie zaprojektowany bezpiecznik skrzydełkowy, który znajdował się wewnątrz kabłąku, oraz brak możliwości strzelania przez osoby leworęczne. Mimo to wojsko zamówiło pierwszą serię próbną, a następnie 1000 sztuk. Różne źródła podają, że obecnie w armii Chorwacji pracuje od 4 do 6 tysięcy VHS-ów, ale wciąż większość żołnierzy Chorwacji używa poczciwych AKM-ów. W 2013 roku firma HS Produkt zaprezentowała drugą generację swojego bezkolbowca. Broń znacznie nowocześniejszą niż poprzednik, w pełni przystosowaną dla osób leworęcznych oraz z całkowicie przeprojektowanym bezpiecznikiem, tym razem ulokowanym na boku broni. Helion, bo tak nazywa się cywilna wersja VHS-a drugiej generacji, to broń działająca na zasadzie odprowadzania części gazów prochowych z przewodu lufy na tłok o krótkim skoku. Prezentowana wersja posiada 16-calową lufę i regulowany blok gazowy, przystosowany do pracy z tłumikami dźwięku. Karabin od tego roku jest sprzedawany w Polsce przez firmę Buos. Broń kosztuje w zależności od sklepu niecałe 9 tysięcy złotych. VHS sprzedawany jest w bardzo eleganckiej plastikowej walizce. Bardzo pochwalam, tym bardziej, że wiecie, no karabin tam jest średniej półki cenowej, więc myślę, że się nie godzi po prostu sprzedawać taki sprzęt w kartoniku. Wewnątrz znajdziemy bardzo czytelny manual, instrukcje. Wszystko jest na bardzo ładnych, kolorowych zdjęciach. Wszystko dokładnie jest wyjaśnione po angielsku, ale myślę, że dacie radę. W zestawie są
aż trzy magazynki do tego VHS-a. Zobaczcie, one przypominają trochę magazynki takie jak od Auga, Steyera AUG, czyli innego słynnego bezkolbowca. No niestety są to magazynki według standardów unijnych i dyrektyw 10-nabojowe, co widać. No ale są oczywiście bardzo ładne, przezroczyste, wykonane z porządnego tworzywa. Bardzo łatwo je na przykład otworzyć, żeby przeczyścić. Wystarczy nacisnąć tutaj palcami te dwa guziczki. No ale są 10-nabojowe. No i teraz ktoś z Was pyta, no ale przecież można kupić 30-nabojowe. Otóż takich magazynków 30-nabojowych, Panie, nie kupisz. Ponieważ firma HS Produkt takie magazynki 30-nabojowe robi tylko i wyłącznie na użytek chorwackiej armii. Natomiast na rynek cywilny powiedzieli, że będą produkować tylko 10-nabojowe. No i pomyślimy sobie, zdąk, to jak my będziemy strzelać? Ano, słuchajcie, i tutaj przychodzi nam z pomocą taki adapterek. Jest to adapter, jest to gniazdo magazynka, które można wymienić. Tak, tu już mamy zamontowane gniazdo pod te magazynki, ale wyciągając jeden pin, można włożyć ten adapter. I wówczas do naszego VHS-a Heliona pasują wszystkie magazynki w standardzie Stanag. Czy blaszaki, czy plastikowe, czy magpule, czy nawet takie 60-nabojowce. Oczywiście to sprawdzimy, czy ten adapterek działa z tymi magazynkami, no ale po prostu problem został rozwiązany. Zresztą to chyba też dobrze, no bo te magazynki w standardzie Stanag są bardzo popularne, jest ich bardzo dużo, duży wybór, a tak to bylibyśmy po prostu skazani tylko i wyłącznie na produkt HS Produkt. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz, która znajduje się w tym zestawie, którą z chęcią Wam pokażę, bo to jest taki pokrowczyk na wycior i na różne szczoteczki i oleje. I zobaczcie, że to jest tylko że czarna, kopia takiego przybornika od oporządzenia amerykańskiego typu Alice. Nawet zobaczcie, jest tutaj klips od słynnej, popularnej Alicji. Ja mam w ogóle, zresztą dzisiaj nie wziąłem, szkoda, ale mam w domu oryginalny taki pokrowiec. No i w środku mamy rzeczywiście też bogactwo akcesoriów. Mamy oczywiście, o proszę bardzo, składany z kilku różnych elementów wyciorek. O, bardzo fajny. Jego się skręca. No i jeszcze mamy, no oczywiście tam końcówki, jakiś kluczyk. A tutaj mamy, proszę Państwa, olejek. Mamy szczoteczkę do komory nabojowej, bardzo pochwalam, mamy szczotkę do lufy i jeszcze też, słuchajcie, dorzucili nam komplet ściereczek. Bardzo mi się to podoba, wiecie, że ja lubię przybory wszelkiego rodzaju, lubię, kiedy po prostu klient jest rozpieszczany, no i w tym wypadku czuć luksus. No i taki zestawik też otrzymujemy w pudełeczku. Przykręciłem tutaj do łoża szynę Picatinny. Oczywiście ona jest przystosowana do tego, żeby ją przykręcić w standardzie tutaj M-Lock. No i przykręcam teraz chwyt z dwójnogiem, z którego niektórzy się podśmichiwują. Ole, panie kurwa, co pan za korbę żeś tu przypiął? Natomiast ja uważam, że to jest naprawdę bardzo wygodna rzecz. I żeby była jasność, na bardzo wielu zdjęciach różnych specjalsów widziałem, że też chłopaki mają takie przy swoich karabinach. Powiem wam, że to jest jedno z akcesoriów, z którego jestem bardzo zadowolony, bo nieraz mi tyłek uratowało na strzelnicy, kiedy trzeba z podpórki strzelić. No właśnie, skąd wziąć dwójnóg? A no jest, od razu. Idziemy. Lufa zakończona jest tłumikiem płomienia. Moim zdaniem bardzo ładnym, bo jest to tłumik płomienia, który nie wygląda jak ten tradycyjny A2 wzięty z AR-a 15. Mam wrażenie, że dzisiaj większość karabinów współczesnych właśnie jest zakończona takim zwykłym tłumikiem płomienia. Ten wygląda tak, jak już byśmy sobie coś tam na przykład dokupili, jakiegoś troja czy coś innego. Po prostu wygląda bardzo ładnie. Tuż nad lufą mamy bardzo dobrze dostępną dźwignię, a właściwie takie pokrętło regulatora gazowego, bowiem blok gazowy w tym karabinie jest regulowany, ale to pokrętło, ten manipulator pokażę Wam w momencie, kiedy już otworzę karabin i pokażę Wam go dokładnie wewnątrz. Idąc dalej, tutaj mamy stalowe ucho do zawieszenia, takie obrotowe. Ono jest też zdublowane, jest oczywiście po drugiej stronie. No i jeszcze w tym miejscu mamy oczywiście łoże. Ono wygląda trochę tak, jakby je zrobił Magpul, ale nie, to jest produkt HS-a. To łoże posiada trzy sloty po lewej stronie, po prawej i pod spodem. I są to sloty w systemie M-Lock, co jest oznaczone tutaj na łożu. I bardzo dobra to jest wiadomość, bo obecny system M-Lock jest chyba na równi popularny jak szyny Picatinny. Na całej długości komory zamkowej, jak widzicie, mamy szynę Picatinny z wmontowanymi wewnątrz, schowanymi wewnątrz przyrządami celowniczymi. Ale oczywiście te przyrządy celownicze pokażę Wam już za chwilkę tak naprawdę na strzelnicy, bo będzie po prostu wtedy wszystko lepiej widać i dokładnie Wam wyjaśnię,
jak te przyrządy są skonstruowane. Można powiedzieć, że w takiej szczelinie, która tutaj jest w komorze zamkowej, czy też między komorą zamkową a takim chwytem, no bo też można by to nazwać po prostu uchwytem, znajduje się dźwignia przeładowania. Ona jest obustronna, ponieważ można ją uchwycić i wyciągnąć na tą stronę, albo na drugą również. I co ważne, też ta dźwignia w czasie strzelania nie przemieszcza się, pozostaje cały czas w tym samym miejscu. Oczywiście postrzelam sobie z tych magazynków, które zostały dostarczone, a potem zmienimy sobie też gniazdo magazynka i postrzelamy z różnych stanagów. Celowo nie postawiłem tutaj żadnego kolimatorka, żadnej lunetki, ponieważ chcę sprawdzić fabryczne przyrządy celownicze, które są tutaj od razu zainstalowane na stałe. Wkomponowane są w tą długą szynę Picatinny. Żeby je otworzyć, wystarczy wcisnąć tutaj taki specjalny guziczek. One się otwierają, ale też kolejna ciekawostka, one się same nie złożą. Trzeba znów wcisnąć guzik, żeby je złożyć. Bardzo dobrze. Bo wiecie, w ferworze jakichś tam przebiegów moglibyśmy sobie zahaczyć o oporządzenie i wiecie, celujemy, a tutaj nie mamy muchy. Przyrządy są wykonane naprawdę bardzo porządnie. Są stalowe, w pełni regulowane, to znaczy możemy regulować wysokość muchy oraz mamy aż 5 nastaw przeziernika. Od 0 aż do 5. Za chwilkę wezmę instrukcję i Wam powiem, o co tutaj chodzi. Otóż, jeżeli ustawimy sobie to kółeczko na 0, to mamy po prostu broń przystrzelaną właśnie na 100 metrach. Następna nastawa to jest 1, kreseczka 2 i to jest dla celów od 100 do 200 metrów. Następnie na trójce to są 300 metrów, na czwórce 400 metrów, no i piątka w teorii powinna nam pozwolić trafić cel na w odległości 500 metrów. No dzisiaj strzelnica nam na to nie pozwoli, ale oczywiście na krótkim dystansie 25, 50, 100, 150 i 200 metrów dzisiaj na pewno strzelimy, bo jestem bardzo ciekaw celności tej broni. No to na razie, słuchajcie, sprawdzę tylko, czy rzeczywiście zostały te celowniki tutaj dobrze ustawione, czy nikt tutaj nie gmerał przy muszce. Wezmę sobie standardowy magazynek HS Produkt i najpierw po prostu z podpórki, tak na spokojnie, z 25 metrów przyłożymy do tarczy i zobaczymy. Jak wszystko ładnie będzie w środku, no to po prostu polecimy dalej. Cztery, pięć będzie, nie? Zrobię pięć, dobra. Dobra. Trochę chyba, wiecie, się pospieszyłem, miałem strzelać bardzo powolutku, ale umówmy się. O, fajna rzecz, po zrzuceniu zamka, oddaniu strzału kontrolnego, broń można zabezpieczyć. Bardzo dobrze, czyli tak jak na przykład w wojskowych AR-ach 15, w cywilnych, nie we wszystkich niestety mamy taką możliwość. Do tarczy. 25 metrów z podparcia, umówmy się, jakoś tam jak na mnie rewelacji nie ma, mam jakiś tam jeden odskok niepotrzebny. No ja bym jednak tutaj na tym przezierniku kliknął ze dwa razy, żeby jednak wejść tutaj w oś. Natomiast jeśli chodzi o wysokość, jest ok, bo te przyrządy zostały przystrzelone na 100 metrach, więc jak pójdziemy na 100 metrów, no to już powinno nam wtedy wejść w dyszkę. Już. Także klikniemy jeszcze zrobimy jedną próbę z przestawieniem szczerbiny, przeziernika. Żeby teraz przesunąć szczerbinę w lewo albo w prawo, tu mamy taką śrubę. Oczywiście oznaczone jest, w którą stronę mamy kręcić, żeby na przykład właśnie przesunąć grupę w lewo albo w prawo. No i też jeszcze bardzo fajnie jest, zobaczcie, taka bardzo precyzyjna podziałka tutaj. I tu kreseczka, więc nawet też po ustawieniu możemy sobie to po prostu widzieć, ile przesunęliśmy. No rzeczywiście przyrządy wykonane bardzo precyzyjnie. O, widzicie, tutaj sobie zaznaczyłem, te trzy były i te dwa. Jestem bardzo zadowolony teraz, już jestem tutaj w osi, jak pójdziemy na 100 metrów, to oczywiście ta grupa nam pójdzie do góry. Pewnie spytacie, z jakiej amunicji dzisiaj strzelam. To jest amunicja Fioki z pociskiem 55 grainów, natomiast lufa ma skok gwintu 1:7, czyli jak już wiecie z innych odcinków, nie jest to dobra gramatura do tego skoku gwintu. Należałoby użyć amunicji cięższej, ale dzisiaj tylko taką mamy, więc takiej będziemy strzelać. Karabin działa na zasadzie odprowadzania części gazów prochowych z przewodu lufy, które następnie działają na tłok. Czyli tak jak w bardzo wielu nowoczesnych karabinach, które zresztą też już Wam pokazywałem, chociażby ostatnio HKMR-308, to jest system, który pozwala na bardzo kulturalną pracę broni. Rzeczywiście to nie odczuwamy tak mocno odrzutu, podrzutu. Wszystko tam wewnątrz dzieje się tak bardzo
no wiecie, ze smakiem. A jednocześnie też dzięki takiemu systemowi broń wewnątrz pozostaje czysta, ponieważ nie są wdmuchiwane do komory zamkowej bezpośrednio przez rurkę po prostu gazy. Jeszcze kiedy już mówimy o systemie gazowym, warto pokazać taką śrubę, która tutaj jest nad lufą. To jest regulator gazowy. On ma dwie nastawy, żeby przestawić, wystarczy ten regulator wcisnąć i po prostu przekręcić go o jakieś, nie wiem, 30, 15 stopni może. Literka N oznacza neutral, natomiast literka S oznacza jak tłumik, czyli supresor albo suppressed. Czyli gdybyśmy tutaj zamontowali jakiś moderator dźwięku, byśmy musieli wtedy właśnie ten regulator przestawić. Ja tylko pokazuję go wam, dlatego żeby zwrócić uwagę może na przykład w fabryce broni w Radomiu, jak się robi regulatory gazowe, które nie wypadają, których regulacja, a właściwie ustawianie nie wymaga żadnych narzędzi, tylko po prostu możemy palcami go przestawić. No i też jest on bardzo taki przyjazny dla strzelca, nie trzeba tu żadnych dodatkowych dźwigienek, które go przytrzymują. Tak tylko mówię, może podpatrzcie to tutaj, jak to jest zrobione i po prostu to skopiujcie. Ja myślę, że Chorwaci nie będą jakoś specjalnie wam mieli tego za złe, bo chyba nie jest to opatentowane. A okazuje się, że po prostu coś takiego, taką w sumie drobnostkę, można zrobić tak, żeby to po prostu działało. To jest bezpiecznik skrzydełkowy, posiada dwie nastawy, zabezpieczona i odbezpieczona broń. Skrzydełkowy bezpiecznik oczywiście jest zdublowany, działa z bardzo pewnym klikiem, bardzo dobrze, pewnie. Natomiast mam jedno ale, co do ustawienia kąta tego skrzydełka, moim zdaniem to skrzydełko mogłoby mieć troszkę, no nie tak ostro iść do góry, tylko troszkę bardziej wypłaszczone mogłoby to być skrzydełko. Przy manipulacji kciukiem trochę kuje. Ale wiecie, może ja mam akurat takie paluchy. No i tuż pod tym skrzydełkowym bezpiecznikiem mamy chwyt pistoletowy. Zobaczcie, że on jest usytuowany prawie pod kątem prostym względem korpusu broni, czy też komory spustowej. Bardzo przyzwoity chwyt, bardzo dobrze wykonany, dodatkowo ze schowkiem, do którego możemy wrzucić jakieś baterie, z bardzo fajną taką fakturą antypoślizgową. Ale kiedy zacząłem mu się bliżej przyglądać, myślę sobie, hola, hola, przecież ja taki chwyt mam w domu. O, zobaczcie. Identyczny chwyt, nawet jak się go przyłoży, właściwie no wszystko jest tutaj identyczne, z tym, że chwyt, który wam pokazuję, wyprodukowała firma BCM, czyli też bardzo dobry producent broni i akcesoriów. No a tutaj na tym chwycie nazwy BCM nie ma. No więc teraz należałoby się zastanowić, czy BCM po prostu wykonało ten chwyt specjalnie dla HS Produkt, tylko nie logowali go swoim skrótem, czy też po prostu HS Produkt skopiowało BCM-a jeden do jednego. Czy tak, czy siak, chwyt bardzo dobry, bardzo wygodny i bardzo dobrze mi się obsługiwało broń przy jego użyciu. Spust w karabinie VHS, jak on działa? No wiecie, umówmy się, jak na przystało na bezkolbowca w systemie BALPAP karabinku, rewelacji jakiejś nie ma. I to jest w ogóle przypadłość wszystkich bezkolbowców. Przyczyna jest jedna. Otóż energia przyłożona tutaj musi zostać różnymi żerdziami, jakimiś pałąkami i tak dalej, przekazana w to miejsce. Więc mamy tutaj dość długi mechanizm, który gdzieś tą energię przyjmuje. Te żerdzie mogą się jakoś tam ugiąć i tak dalej. Więc nigdy tego spustu z niego nie zrobimy jakiegoś sportowca. I tak samo jest w AUG-u i tak samo w Taworze. Z czego tam jeszcze strzelałem skolbowego? No te spusty są po prostu jakie są. Zresztą to jest broń wojskowa, więc też nie ma co od niej wymagać wiele. Ale ten spust całkiem dobrze pracuje. Po położeniu palca mamy do wybrania taki bieg jałowy, dosyć długi, ale niektórzy lubią. To jest taka też kontrola na spuście. Dochodzimy do bardzo wyraźnej ściany. No i po przyłożeniu siły, którą za chwilę zmierzymy, następuje moment przełamania po takim jeszcze krótkim ruchu, już z większym oporem. Reset w spuście jest wyczuwalny. No niezbyt mocno, ale za to słyszalny i będziemy go dobrze słyszeć, bo mamy tutaj ucho przecież w tym miejscu, więc na pewno go usłyszymy. Jest, no powiedzmy, jak na tego typu broń, też jakiś tam super krótki nie jest, ale da się na nim pracować. Także wiecie, przede wszystkim to jest też spust, który pracuje bardzo powtarzalnie, więc tutaj przyłożono się do precyzji jego wykonania. Jaką siłę należy przyłożyć do spustu, żeby uruchomić całą mechanikę? Już to dla was sprawdzam. 2,5 kg, jak w mortkę normalnie strzelił. Czyli można powiedzieć milspecowo bardzo. Dobrze, że nie jest to na przykład 3,5 kg, bo milspecowe spusty potrafią tyle mieć. 2,5 kg jest to bardzo przyzwoita wartość, jak na karabin o korzeniach typowo wojskowych. Da się na nim pracować i z niego strzelać.
tuż za, tudzież tuż przed gniazdem magazynka znajduje się zatrzask zamka w tylnym położeniu. Czyli po ostatnim wystrzale zespół ruchomy, cały suwadł wraz z zamkiem zostaje w tylnym położeniu. Po włożeniu magazynka musimy zrzucić ten zespół ruchomy. Możemy oczywiście to zrobić dźwignią przeładowania w tym miejscu, po prostu przeładować broń, albo właśnie użyć takiego, ja to nazwałem szczypadełka, no bo właśnie teraz tak trochę uszczypuję tutaj. No muszę wam powiedzieć jedną rzecz, to jest, jeśli chodzi o całego VHS-a, to jest najmniej ostra strzała w kołczanie. Ten element mógłby zostać zaprojektowany lepiej, chociażby tak jak ma to miejsce w karabinkach bezkolbowych Grot, gdzie w momencie, kiedy zespół ruchomy zatrzymuje się w tylnym położeniu, tutaj z korpusu, właściwie z tej komory zamkowej, zaczyna odstawać taka duża dźwignia. I w czasie wkładania magazynka, kiedy dopychamy magazynek, tą dźwignię możemy uruchomić po prostu kciukiem. No niestety uruchomienie, ponieważ to jest po prostu dźwignia, guzik, natomiast to jest takie, wiecie, suwadełko, więc tego suwadełka, panie, kciukiem, no nie ma jak. Znaczy, no panie, no tu wepchniesz i coś tam wymyślisz, ale no nie jest to łatwe. Ta dźwignia chodzi dość ciężko i jedyne rozwiązanie to po prostu złapać ją właśnie w ten sposób i to właśnie tak uszczypnąć. Dlatego nazwałem to szczypadełko. Ale powiem wam tak, z każdym balpapem jest tak, że jak człowiek dłużej nim popracuje, dłużej porozkminia, postrzela, pobawi się nim, popróbuje różnych rzeczy, to zaczyna łapać i wymyślać różne fajne patenty. I ja na to szczypadełko wymyśliłem jeden patent, który oczywiście pokażę wam w dalszej części odcinka. Także szczypadełkiem absolutnie proszę teraz się tam nie śmiać ze szczypadełka i w ogóle, tylko poczekajcie, Kwiatkowski wam pokaże. To też jest niegłupio zrobione i da się to ogarnąć, zresztą jak każdego balpapa. Czas na zmianę gniazda magazynka, bo dzisiaj chcę postrzelać więcej z magazynków typu Stanag, bo jeśli bym kupił sobie takiego VHS-a, no to z pewnością używałbym pojemniejszych magazynków niż 10 sztuk. Żeby zmienić to gniazdo, to jest bardzo prosta czynność. Wystarczy tutaj, zobaczcie, w tym miejscu wybić jeden pin, wyciągnąć go, one nie wypadają, bardzo fajnie. No i teraz to gniazdo trzeba po prostu takim, wiecie, pewnym ruchem wyszarpnąć. Nie bójcie się, tu się nic nie zepsuje. O, właśnie, wyszarpujemy. Tutaj niektóre elementy wchodzą dość opornie, czasem te piny też trochę opornie chodzą, ale to się, wiecie, z czasem wyrobi, to jest tam jakieś tworzywo sztuczne, więc nie ma co narzekać. No i teraz gniazdo do Stanaga, o, też trzeba takim, o, właśnie, o, nawet mi się szybko udało, no bo już, wiecie, parę razy to robiłem. I proszę bardzo, mamy już karabin przerobiony na magazynki Stanag. Sprawdzę, czy taki z takiego złotego podaję amunicję, mam Daniel Defensa, mam takiego starego amerykańskiego, pamiętającego chyba jeszcze wojnę w Wietnamie, blaszaka, mam takiego no name'a, nie wiem, nie ma tu żadnej firmy, nic. Oczywiście użyję mojego 60 nabojowca ulubionego, uwielbiam potężną siłę ognia. To jest magazynek, żeby was nie skłamać, już nie pamiętam, Troy Industries, to też sprawdzimy, fajny, przezroczysty. No i oczywiście będziemy też sprawdzać, czy będzie połykało amunicję z Magpuli. Także mamy dość duży wybór magazynków. Specjalnie tyle przywiozłem właśnie, bo wiecie, z adapterami jest różnie i podłużnie, więc sprawdzimy. Jak wszystko połknie, to po prostu rewelacja, to świetnie. I adapter jest od razu w komplecie. Kiedy wyjąłem ten adapter z pudełka, myślę sobie, jak zostało rozwiązane zaczepianie magazynka w tym adapterze i jego zwalnianie. Otóż zobaczcie, tutaj wyprowadzono taką dźwignię, która też jest pod kciukiem. Natomiast z drugiej strony karabinka, o, nie zobaczycie tego, bo wszystko teraz schowało się po prostu w tym korpusie. Ale słuchajcie, podpinamy magazynek, jest, siedzi, a kiedy chcemy go wyjąć, po prostu układamy dłoń, wciskamy dźwignię i już. Ja już nieraz wam mówiłem, że ja bardzo lubię taki sposób wyciągania magazynków, jest on taki bardzo intuicyjny, a jednocześnie też od razu jest to opcja dla osób także leworęcznych. Wszystko podał, tu nie ma jakiejś nazwy. Dobra, suwadło wraz z zamkiem znów w tylnym położeniu. Magpul, bo to pewnie najbardziej was interesuje, bo to takie bardzo popularne. Lecimy. W tylnym położeniu. Super.
No to zobaczmy. Daniel Defensa, który wam niedawno pokazywałem w mini recenzji. 32 nabojowce. Dobra, tak samo suwadło wraz z zamkiem w tylnym położeniu. Wszystko działa. Został nam jeszcze przezroczysty Troy Industries. Jakoś rzadko używam tego magazynka. Wszedł, trzyma się w gnieździe bardzo dobrze. Ok. Pięknie. O, tutaj się nie zatrzymał zamek w tylnym położeniu. No, coś się mogło zadziać. Można by zrobić jakąś tam jeszcze jedną próbę. Ale wiecie, nie bądźmy drobiazgowi. Powiedzmy, że ten Troy no, nie zatrzymał suwadła w tylnym położeniu. No i mój ulubiony 60-nabojowiec. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. O kurka. Dobra. Zrzucimy sobie i... To jest właśnie wada tego magazynka, że się chce strzelać. Kwiatkowski, uspokój się już. Co tu dużo mówić? O, ale się lufa rozgrzała. Fajnie jest. Adapter działa z różnymi magazynkami. Podejrzewam, że jeszcze jakichś innych producentów, jakbyśmy tutaj dołożyli, to by działało. No zresztą wiecie, umówmy się, co miało nie zadziałać. No a tutaj powiedzielibyśmy kolba. No oczywiście to nie jest kolba, bo to cały czas jest komora zamkowa. Więc po prostu komora zamkowa zakończona, no ale powiedzmy kolbą, tak? Bo to jest rzeczywiście kolba i to zresztą też bardzo fajna, zaraz wam to pokażę. W tym miejscu mamy poduszkę policzkową, bardzo wygodną. Ona tutaj ma taką szczelinę i wskazywałoby na to, że można ją regulować na przykład, tak? Jej tam kąt czy wysokość. Nie. Nie jest regulowana, ale da się ruszyć ten element po to, żeby zrobić pewną czynność, którą wam też pokażę za chwilkę. No i w tym miejscu mamy, właściwie można by powiedzieć teraz kolbę, no bo jest to element, który, zobaczcie, można wydłużyć, rozsunąć. Powiem wam szczerze, że nie wiem, poprawcie mnie, albo jeśli ktoś znalazł, to dajcie sygnał, bo ja nie widziałem jeszcze bezkolbowca, który ma regulowaną kolbę. A tutaj, proszę bardzo, jest taki patent. No i jeszcze tu w tym miejscu jest też dziurka do zawieszenia jakiegoś pasa. Najprędzej to bym tu widział przeplecenie po prostu jakiegoś paracordu, do którego byśmy tam dalej troczyli pasy różne dwu- czy trzypunktowe. Broń po prawej stronie nie różni się niczym od lewej strony. Broń jest oburęczna. No może różni się tylko napisami, tak, że tu jest napisane HS Produkt, a tam nie. Ale chciałem wam specjalnie jeszcze pokazać tą stronę, bo tu mamy otwartą kurzoklapkę. Żeby tamtą po drugiej stronie otworzyć, trzeba wyjąć jeden element, to też wam pokażę. Zobaczcie, pancerna taka i ta kurzoklapka bardzo mi się spodobała, bo ona jest szczelna. To nie jest taka blaszka jak w AR-ach, tylko kiedy zamykamy tą kurzą klapkę, to czujemy, że tam, że to się tak, wiecie, uszczelnia. Że to jest tam, żeśmy włożyli ten element i że tutaj naprawdę nawet drobne jakieś tam ziarenka kurzu czy jakiegoś piachu po prostu do środka nie dotrą. Daje naprawdę bardzo duży plus, ponieważ po prostu chroni tą mechanikę broni. No nawet myślę, że nie tylko przed kurzem, ale też jakąś wilgocią. Zapraszam na Strzelnica News. Do strefy celu znów przyszła duża dostawa pistoletów Bull Axe, które pokazywałem wam już w odcinku. Przyszedł pełen wybór długości luf i oczywiście wszystkie rodzaje siekierek, czyli Tomahawk, Cleaver i Hatchet. Incorsa przypomina, że przyjechała do nich duża dostawa amunicji Lapua. O szczegóły oczywiście pytajcie w sklepie na Markonik w Warszawie albo w sklepach partnerskich w całej Polsce. Natomiast do Kalibra przyjechała dostawa amunicji myśliwskiej Baccieri Pellagri oraz strzelby Akar Sila. Oczywiście amunicji Baccieri Pellagri nie trzeba przedstawiać, ceniona nie tylko przez myśliwych, ale także sportowców. Natomiast pokazane rzeczy możecie kupić od ręki w sklepie Kaliber w Dawidach Bankowych, a także w galerii broni Kaliber na Ursynowie. Zobaczcie, mała zapowiedź tego, co wam niedługo pokażę na kanale Strzelnica TV. Kral Arms, strzelba oczywiście na bazie AK, no czyli taka po prostu sajga, 12, tylko kopia turecka, tania. Jeszcze ta sama sajga, no, prawie sajga, zrobiona w bezkolbowcu. A tu chciałem wam tylko pokazać taką ciekawostkę, najnowszy sztucer blazera z tłumiczkiem w kalibrze, który ostatnio wrzucili, 8,5x55. No i tutaj o, takie naboje, tylko 30 zł sztuka. A co tam? No oczywiście z tego blazera nie postrzelam, z trochę innego. Ja postrzelam w 308, bo trzeba obniżać koszty produkcji. No to śledźcie na kanale już niedługo.
Tak, tak, dopimpowałem mojego akacza. Zamontowałem szynę akcesoryjną w miejsce szczerbiny. Na szynie oczywiście już za chwilę wyląduje jakiś fajny kolimatorek. Szyna to produkt Texas Weapon System i jest naprawdę przekozacka. Oczywiście pokażę Wam ją już niedługo w mini recenzji i opowiem, jak się sprawuje na mojej broni. To tyle, to były Strzelnica News. Strzelimy sobie teraz na dalszym dystansie, a właściwie na trzech dystansach. Tu będzie tarcza na 50 metrów. Strzelimy sobie także na 100 metrów. No i oczywiście, wiecie, lufa 16 cali, mimo że broń krótka. No to spróbujemy też na 200 metrów, przy czym oczywiście wszystko z przyrządów mechanicznych, próbując ustawiać te przezierniki, te nastawy dostosowane do odległości. Mówiłem Wam, że strzelam z amunicji Fioki 55 grainów na skoku gwintu 1x7, bo nie mam innej, ale uratowany jestem. Słuchajcie, znalazłem, zobaczcie, jak to dobrze w torbie czasem nosić różne rzeczy. Znalazłem jeszcze amunicję GGG, tym razem z pociskiem Sierra, właśnie o wadze 77 grainów, czyli właśnie, już jak pewnie wiecie z moich filmów, jest to ciężar pocisku dostosowany do gwintu 71x7. Więc sobie strzelimy oczywiście wszystko na tych 55 grainach, ale potem na 100 metrach jeszcze sobie strzelę z tej Sierry, żeby sobie sprawdzić, czy uzyskam lepsze skupienie. No to po prostu bawimy się i strzelamy. Jak przystało na strzelnicowych nerdów, oczywiście korzystamy z zaawansowanych technologii, żeby znów nie latać do tarczy. Także też będziecie wszystko widzieć na żywo. 5 strzałów, 50 metrów. Nie zmieniamy żadnych nastaw na tym bębenku, czyli używamy przeziernika z zerem, ponieważ właśnie broń jest przyzerowana do 100 metrów i też na 100 metrów z tych samych ustawień będziemy strzelać. Potem, kiedy pójdziemy na 200, no to już Wam też pokażę. Przekręcimy jeden ząbek na jedynkę, kreseczkę, dwójkę. Dobra. Życzcie mi powodzenia oczywiście. O, co nam się tu zdarzyło, jakaś fajeczka na krótkim magazynku Magpula. No dobra. Mamy 2 dziewiątki, mamy może nawet 3, może nawet 4 i 8. Ale oczywiście, żeby teraz no, ta grupa była, ona by się zmieściła w tej 10, myślę, spokojnie. No tylko musielibyśmy teraz sobie tutaj tym pokrętełkiem up na muszce po prostu podwyższyć tą grupę. Ale nie robię tego, ponieważ zostawię tą broń przystrzelaną na 100 metrach. Rozkładamy Heliona. Żeby to zrobić, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, żeby rozsunąć kolbę. Następnie wyciągamy pierwszy pin. Ja trochę się będę z tymi pinami mocował, ponieważ to jest broń nowa, więc te piny bardzo ciasno tutaj wchodzą. Ale to też jak najlepiej świadczy o wykonaniu, jakości wykonania fabrycznej tej broni. One pewnie za jakiś czas tam się wyrobią. Po wyjęciu pierwszego pinu, zresztą zobaczcie, one nie wypadają, zostają na miejscu, więc nie trzeba ich gdzie indziej odkładać. Bardzo fajnie, bardzo pochwalam. Po prostu wyciągamy o tą kolbę. Pozwólcie, że ją wyjmę i Wam bliżej pokażę. O. Jak widzicie, no tak można śmiało powiedzieć, wyciągamy kolbę, no bo też trudno nazywać to, nie wiem, zakończeniem komory zamkowej. No to jest ewidentnie no, balpap, który posiada kolbę. Tu mamy sprężynę powrotną. Zobaczcie, nawet strzelałem z niego dużo, a nic tu w środku się nie pobrudziło. No i to są zalety tłokowych karabinów. I mamy jeszcze taką żerć stabilizującą. Od razu mogę Wam uprzedzić, że w momencie składania tej broni, o ile tą żerć bardzo łatwo wprowadzić jest w odpowiednie miejsce, znaczy tę sprężynę powrotną, no to już tą żerć tam trzeba trochę pomanewrować, żeby ona weszła w odpowiednią dziurkę. Ale spokojnie, nie nastręcza to żadnych problemów, tylko trzeba na to zwrócić uwagę. No i jeszcze możemy zajrzeć sobie tutaj do środka, gdzie widać taki polimerowy zderzak, o który uderza cofające się suwadło wraz z zamkiem. Zanim wyciągniemy suwadło wraz z zamkiem,
Pokażę Wam jeszcze mechanizm spustowo-uderzeniowy, bo ten należy też wyjąć wcześniej. Tu w tym miejscu wystarczy wcisnąć taki mały ząbek. O, duży guzik. Do środka wdusić. I proszę bardzo, zobaczcie. Wyciągnąłem właśnie cały mechanizm spustowo-uderzeniowy. On jest upakowany w taką puszkę z twardego takiego tworzywa sztucznego. I oczywiście wewnątrz mamy kurek, zestaw sprężynek i tak dalej. Także wymienny element, bardzo łatwy w czyszczeniu. Można nawet to wrzucić do myjki ultradźwiękowej. To jest takie rozwiązania, to są takie patenty dla takich czyściochów broniowych. Co to tam lubią właśnie, żeby to wszystko tam się zawsze błyszczało i było idealnie nasmarowane. No to macie, słuchajcie, wyciągacie i dosłownie tu można nawet, wiecie, sobie patyczkami do uszu sobie pieścić te sprężynki. Bardzo fajne rozwiązanie, zresztą bardzo podobne do tego w karabinie Steyr AUG. No i teraz za chwilkę machnę rączką przeładowania i wyciągnę suwadło wraz z zamkiem. Wystarczy tylko użyć dźwigni przeładowania i już naszym oczom, poczekajcie, tylko muszę zrobić tak, bo to będzie się długo, długo wyciągało, o właśnie, już wyciągnęliśmy suwadło wraz z zamkiem. Tak, cały ten element, to wszystko tutaj, to jest suwadło, a tu jest zamek, który, jak widzicie, rygluje się przez obrót za pomocą 8 rygli. Bardzo oczywiście podobny system do tego Aera 15 i do wszystkich, właściwie można powiedzieć, współczesnych, dzisiaj nowoczesnych karabinów. Oczywiście teraz, wyciągając jeden taki duży pin, możemy dalej rozmontować ten zamek, czyli wyjąć iglicę. No i co najważniejsze, możemy zmienić kierunek wyrzucania łusek, na przykład na lewą stronę, po prostu obracając odpowiednio zamek na odpowiednią stronę. Zupełnie jak, podobnie jak na przykład w naszych karabinach Grot ma to miejsce. Ja teraz tego nie będę rozkładał, bo nie mam takiej konieczności, natomiast warto powiedzieć, że czynność tą wykonujemy bez użycia żadnych narzędzi, żadnych, podkreślam. No i jeszcze też warto zwrócić uwagę na tą długą żerdź, tak? Która, no to jest to element po prostu suwadła. Tu oczywiście w to miejsce uderza tłogo krótkim skoku, żeby nadać ruch wsteczny zamkowi, a właściwie suwadłu i potem zamkowi. Ale też ja pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobry patent, ponieważ zobaczcie, że ten element oczywiście wchodzi w taką tuleję wewnątrz broni i bardzo dobrze stabilizuje cały ten zespół. Zobaczcie, mamy tu jaki duży punkt podparcia i jakie duże płaszczyzny trzymające to w dobrym położeniu. Więc to wpływa bardzo na kulturę pracy broni i na pewno strzelając z Heliona zauważycie, że przyjemnie dla strzelca strzela, bardzo płynnie, bardzo miło po prostu, nie szarpie. No myślę, że wszystko też za sprawą bardzo płynnej pracy tego całego zespołu. No i jeszcze trzymając ten element, pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie to jest wewnętrzna blokada iglicy, zwalniana właściwie na ostatnim etapie, kiedy już kurek zbliża się do iglicy. Zobaczcie, teraz iglicy nie mogę wcisnąć do środka, ale kiedy tą blaszkę odciągnę, no to wówczas, zobaczcie, iglica może zacząć działać. I tak naprawdę opadający kurek, no pokażę Wam w tym elemencie, ten opadający kurek, kiedy idzie do pionu, no to w pewnym momencie po prostu podważa tą blaszkę do góry i uderza w iglicę. Bardzo prosty sposób, a jednocześnie bardzo poprawiający bezpieczeństwo pracy i obsługi z bronią i na przykład poprawia bezpieczeństwo w czasie noszenia oczywiście broni przeładowanej z nabojem w komorze. Bardzo pochwalam. Uwielbiam broń, która ma takie uchwyty. Idzie się jak po prostu z walizką do roboty. No dobra, jesteśmy już na 100 metrach. Na 100 metrach z przyrządów celowniczych mechanicznych. Powiem Wam szczerze, nie strzelałem już bardzo dawno. Środkowa tarcza, oczywiście też wszystko będziecie widzieć na żywo. No i teraz przyrządy mechaniczne. Helion HS Produkt i oczywiście mizerne długodystansowe umiejętności Kwiatkowskiego. Wybuchowa mieszanka. Zobaczymy, co się wydarzy. Thank you.
ten to chyba spieprzyłem. Ostatni. Jest jakaś szóstka, jest dwie dziewiątki, jest trzy dziewiątki nawet i jedna dyszka. No i też jeszcze, wiecie, no, umówmy się, gdybyśmy mówili tutaj o takim wojskowym strzelaniu, no to cel, który mamy, do którego strzelamy, czyli takie po pierwsze typowo właśnie militarne, cel jest już osiągnięty. 16 cali lufa, broń bezkolbowa, z troszkę ciągnącym się spustem, jak to w bezkolbowcach. Jestem bardzo ciekaw, co nam wyjdzie na 200 metrów. Idziemy. Skoro już wyjęliśmy całe serce broni, rozłóżmy ją jeszcze bardziej na jeszcze mniejsze elementy. No i tutaj już właściwie mamy tylko dwa piny. Tego tak naprawdę nie musicie ruszać, bo on jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za to, że przytrzymuje po prostu gniazdo, to wymienne gniazdo magazynka w korpusie broni, czy też w komorze zamkowej. Natomiast trzeba jeszcze wyjąć ten pin w celu zdjęcia łoża. I teraz, o właśnie, muszę się znowu trochę pomocować. Bardzo ciasne. O, dobra, wyszedł. Zostaje w miejscu. No i po prostu łoże zwyczajnie zsuwamy. Łoże zostało wykonane z tworzywa sztucznego, takiego grubego, pancernego, odpornego na temperaturę. Bardzo ładnie. No i teraz przyda nam się ten guzik, który należy wcisnąć, żeby zdjąć, tutaj właściwie teraz tak patrzę, pokrywę komory zamkowej, no bo zamek się nam tutaj przemieszcza, więc to jest też, można by to nazwać pokrywą komory zamkowej. Robimy. O. Trzeba pamiętać, że za pierwszym razem troszeczkę to zajmuje. Tak jak już Wam mówiłem, karabin jest bardzo dobrze spasowany, więc po prostu te elementy na początku mogą dość ciężko jakoś tam ze sobą współgrać. Pewnie, wiecie, to się wyrobi z czasem, kiedy częściej będziecie rozkładać broń. Po zdjęciu osłony komory zamkowej chciałem Wam jeszcze pokazać dźwignię przeładowania, którą oczywiście możemy przerzucić sobie na lewą stronę albo na prawą. Ale na pewno niektórych z Was zastanowi taka blaszka, która znajduje się tuż przed tą dźwignią. Do czego ona służy? Otóż jak widzicie, dźwignia przeładowania nie jest na stałe połączona z żerdzią suwadła, ale może dojść na przykład w czasie strzelania do sytuacji, w której właśnie suwadło wraz z zamkiem nie domknie się. No i teraz za pomocą tej dźwigni musimy ten cały zespół przepchać, czy tam dobić do przodu, domknąć. Więc ta blaszka służy do tego, że właśnie kiedy ją wciśniemy, łączymy tą dźwignię razem właśnie z tą żerdzią suwadła i wtedy uderzając właśnie wierzchem dłoni możemy domknąć cały zespół suwadła wraz z zamkiem. Oczywiście usunięcie tej awarii wymaga tutaj użycia dwóch rąk, no i też pewnie jakiegoś tam zaznajomienia się z tym systemem. No i na deser obiecałem Wam, że jeszcze na 100 metrów strzelę z amunicji, z pociskiem, którego waga jest dostosowana do gwintu 1x7. Cały czas strzelaliśmy z amunicji 55-grainowej, fioki, a to jest pocisk po prostu do tego gwintu zbyt lekki. Dlatego też ten wynik na 100 metrach dla mnie zadowalający, tak? Bo w tym po pierwsze wszystko nie było, nawet była jedna dycha, ale może uda nam się lepszy zrobić na takim GGG z pociskami Sierra właśnie o grainaturze 77 grainów. Co my tutaj mamy? A jest, słuchajcie, jest też jedna dyszka na 77 grainach Sierra. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ta grupa nam się przesunęła w prawo. Czyli pamiętacie, że jak strzelałem pierwszy raz na wyzerowanych celownikach na 25 metrów, mieliśmy grupę w lewo, musiałem podkręcić. Czyli zerowany karabin był moim zdaniem prawidłowo.
na właśnie 77 grainach, albo po prostu cięższej amunicji niż 55 grainów. No więc teraz, skoro myśmy dostosowali nasze przyrządy do 55 grainów, no to siłą rzeczy w prawo nam poszła ta grupa na 77. Ale mówię, bardzo podobnie, no różnice jakieś, sami widzicie, nie, nawet lepiej chyba na tych 55 grainach poszło. Ale jestem bardzo zadowolony, że udało mi się też na tej amunicji zrobić dyszkę. No to przed nami ostatnia tarcza. Zmierzymy się z 200 metrami. Powiem wam, że no na tych 100 to już ledwo ten cel widać, ale spróbujemy. Ładnie te pociski latają, nie da się ukryć. Oczywiście jest to jakieś tam rozproszone, ale na przyrządach mechanicznych myślę, że więcej się po prostu nie ukręci. Chociaż znam różnych specjalistów, którzy naprawdę na mechanice no mają jakiś ten dar Boży. Mnie jakieś bóstwa po prostu poskąpiły chyba talentu. W tym miejscu mamy oczywiście blok gazowy, taki, wiecie, no, można powiedzieć, taki porządny blok gazowy z komorą rozprężeniową. To tutaj z lufy dostarczane są gazy. W tą komorę rozprężeniową włożony jest tłok, a następnie do tego tłoczka została przyczepiona taka króciutka żerdź z własną sprężyną. Gazy, kiedy teraz tutaj dotrą, po prostu wypychają tłok. Ta działa na tą żerdź, której koniec tutaj wystaje w momencie w momencie wystrzału, widzicie? I jeszcze teraz, gdybyśmy do środka na powrót włożyli nasze suwadło wraz z zamkiem, to zobaczcie, o, czekajcie, wszystko będzie za chwilkę widać. O, tak naprawdę ta żerdź uderza, o, czekajcie, o, uderza bezpośrednio właśnie w czoło suwadła. Ja nie nazywam tego żadną żerdzią, tego elementu, bo to jest po prostu suwadło. Czyli suwadło bezpośrednio tutaj jest domknięte po przeładowaniu broni, a w momencie wystrzału właśnie ten tłoczek i ta krótka żerdź wykonują taki krótki skok i napędzają całą mechanikę broni. Po rozłożeniu widać bardzo dobre spasowanie wszystkich elementów, bardzo dobrą jakość wykonania tworzyw sztucznych, połączenia tego wszystkiego. Tu widać po prostu w tym miejscu bardzo duże doświadczenie w produkcji broni firmy HS. No zresztą jakby nie było, ten projekt VHS to też nie jest nowość, no to już jest druga generacja tego karabinu, więc oczywiście cały czas trwają pewnie próby, cały czas tych karabinów używa wojsko chorwackie, w niewielkiej wprawdzie ilości, ale używają, więc to można śmiało powiedzieć, że teraz to, co trzymamy w ręku, czyli ta wersja 2S Helion, to już jest taka najbardziej dopracowana ze wszystkich dotychczasowych VHS-ów, które zostały wyprodukowane. Warto wspomnieć, że kiedy rozłożyłem broń, jeszcze sobie zajrzałem do środka, tutaj od, że tak powiem, od D strony. Nie da mi się pokazać wam tego, natomiast w tym miejscu, o tutaj od spustu aż do tego miejsca, przebiega właśnie taki płaskownik, który jest odpowiedzialny za przeniesienie energii tutaj ze spustu na ten element, czyli na tą wkładkę taką, która jest mechanizmem spustowo-uderzeniowym. Także tutaj biegnie po prostu płaskownik. Na przykład w aługu jest to żerdź, tak, drut stalowy, a tutaj mamy bardzo zgrabny płaskownik. To po prostu wam tylko mówię jako ciekawostkę. No i teraz tylko muszę pamiętać, że by przestawić już przeziernik na właśnie jedynkę, dwójkę. Czyli ponieważ strzelamy na dystansie jakby do 200 metrów. Zabezpieczona, dobra. Właściwie teraz, słuchajcie, mucha przykrywa cały cel, więc nic tu nie wymyślimy. Przykryjemy cel muchą i damy 5 strzałów. Dwa. Ostatni. Słuchajcie, nawet mam dychę jedną. Ja pierdziu. No dobrze jest, na 200 metrach z mechanicznych przyrządów, z tego co widzę, to mi po prostu uciekł gdzieś jeden.
Bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie się strzela. Zadowolony jestem z wyników. Mówię, jak na mnie z przyrządów mechanicznych, przy tym spuście troszkę ciągnącym się, to uważam, że jest super. No, jakby nie było cel osiągnięty, jak na broń, po prostu o typowo bojowych korzeniach. Jest bardzo dobrze. Naprawdę się nie spodziewałem. Na te 200 to myślałem, że to w ogóle gdzieś pójdzie tam. A jednak. No, potem jak już się trochę bardziej przyłożyłem, to było lepiej na krótkim dystansie. No i oczywiście musimy cały czas pamiętać, że mamy celowniki przystrzelane na stówkę, więc kiedy patyczek muchy był tutaj, no to wszystko poszło niżej. Na tym dystansie po prostu trzeba by byłoby celować w to miejsce. Dobra, damy trochę w górę. No i proszę bardzo, w teorii zabezpieczymy broń. Bardzo dobrze. Celowałem teraz mniej więcej w ten obszar. Mamy tutaj 2 i 3. Tu mamy bardzo ładne 2 dyszki. I 3. No i też od razu weszły takie 3. Szybkie strzelanie. Wystrzeliliśmy ostatni nabój. Zamek wraz z suwadłem zatrzymał się w tylnym położeniu. Teraz łapiemy za magazynek. Możemy go spokojnie wyrzucić. Doładowujemy kolejny. I teraz na 2 sposoby możemy zrzucić zespół ruchomy. Albo tradycyjnie chwytając po prostu za dźwignię, odciągając ją i wypuszczając dłoni, żeby pozwolić zadziałać mechanice. Albo możemy na przykład, nie wiem, wierzchem dłoni, czy jakoś tak uchwycić, ale myślę, że najlepiej po prostu wierzchem dłoni, znaczy wewnętrzną stroną dłoni, po prostu przyłożyć w ten przycisk. No i po prostu broń dalej działa. O! Na początku muszę wam powiedzieć, że byłem niezbyt przekonany do tej dźwigni. Wydawało mi się to dziwne, ale jak się chwilkę popracuje na tej broni, to po prostu, wiecie, no, trzeba się przyzwyczaić do zupełnie innego manualu niż ten, który znamy z AR-ów 15 czy z AK, których większość zalega w naszych szafach pancernych. Tu jest po prostu troszeczkę inna koncepcja, inne podejście. I jest to rzecz do wyuczenia, wyszkolenia i myślę, że potem to już nawet, wiecie, w intuicyjny sposób tą dźwignię byśmy tutaj po prostu uderzyli. Wystarczy naprawdę energicznym takim ruchem wnętrzem dłoni, a nie wierzchem, jak powiedziałem, tylko wnętrzem dłoni uruchomić. No albo jak już coś nam tu nie idzie, to po prostu wystarczy broń przeładować. Tak, tą dźwignię łatwo tutaj uchwycić. Na pewno na to zwrócicie uwagę, że pierwszy taki kontakt z VHS-em może być taki na zasadzie trochę dziwny, panie, ten karabin. A no, no bo to jest, wiecie, no tu wszystko jest inaczej niż w tych tradycyjnych konstrukcjach. Ale bardzo dobrze przemyślane, moim zdaniem oczywiście. Przyjemny odrzut i podrzut. Broń bardzo łatwa do opanowania ze względu na długą lufę, na system gazowy z tłokiem i krótkim skokiem tłoka. Bardzo kulturalna praca. No i łatwa broń do opanowania ze względu na to, że to jest po prostu bezkolbowiec, że jest to ballpap. Taka broń w ogóle ma taką charakterystykę. Więc jeżeli ktoś by chciał właśnie, żeby tak go nie poszarpało, żeby ta broń była bardzo manewrowa, to jest rzeczywiście bardzo dobre rozwiązanie. Czy wy to widzicie? Czy widzicie te 2 monstra, te ogromne kanapki? Słuchaj, myśliwi to naprawdę chyba żarłoczni ludzie. No, jak ja mam to teraz zjeść? Ścisnąć i gryźć po kawałeczku. Po kawałeczku. Dobrze, rozumiem. Bardzo prosta instrukcja. Prawie jak, proste jak strzelanie. Słuchaj, ja jeszcze przyniosę kawałek takiego papieru, żeby było ci łatwiej, chyba że nie chcesz. Bo to generalnie rzecz biorąc to się robi tak. Zobacz. Aha. Przyciskamy sobie to bardzo mocno. Tak. Ściskamy z jednej i z drugiej. Aha. Tylko ściśnij, dobrze, przyciśnij. Dobrze, dobrze. Nawet na tym, możesz tak, trochę będzie sosu wylatywało. Dobrze. Ale jedz to nad tym stołem. Dobra. Bo wszystko, co spadnie, to szkoda, żeby się zmarnowało. A, rozumiem, dobra. Teraz wybierasz którąś końcówkę i gryziesz. No dobrze, no to co się mówi, jak się je? Daszbur można też powiedzieć? Pewnie, daszbur smacznego, bo to z boru. Dobra, no to jemy.
Szemo, naprawdę bardzo Ci dziękuję za wizytę. Wpadaj częściej, bo powiem Ci, że takich kanapek nie jadłem w życiu i prawdopodobnie większość z Was także. Do zobaczenia. Smacznego. Smacznego. Dasz bur. A potem piszecie mi w komentarzach, że kałdun mi rośnie. No rośnie, to ma nie rosnąć. Przemek z Dashboard TV przyjechał oczywiście nie tylko pichcić, ale przede wszystkim poprosił mnie o krótki wywiad do jego najnowszego odcinka dotyczącego broni krótkiej dla myśliwych. Tak, już niedługo w świetle przepisów myśliwi będą mogli kupować także broń krótką. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam powiedziałem, no to zapraszam Was do obejrzenia Dashboard TV na YouTubie. Michał, bardzo Ci dziękuję w ogóle za zaproszenie, że mogliśmy tutaj do Ciebie wdepnąć. Nie, wpadaj jak najczęściej, słuchaj. W przyszłym tygodniu też tu jestem. Każdy wtorek tutaj się pojawiam, także jakbyś był po drodze.